Stare drogi tu się krzyżowały, stąd miejsce nazwano Rozdrożem. Z czasem nazwa przeewoluowała w Radróż. Jedna stara, nieużywana droga. Druga nieużywana droga. Na wzgórku Cerkiew. I trzecia droga dojazdowa. Ale właściwie teraz też już nie używana, tylko dojeżdżają tu wycieczki. Stary cmentarz w Radróżu. Rozdroże radruskie. Tędy przebiegały szlaki w kierunku Lubaczowa, Cieszanowa, Jaworowa, Lwowa.
Chodzę, facet stoją i dobrze, że pani przyszła, bo już myślałam, że będę musiał tu nocować. I ja na jej widzi pan Boże, bo chyba piszę na tym wyraźnie. Cerkiew Świętej Paraskiewi w Radrużu. Widok z wieży, z dzwonnicy. Tam jest dom pogrzebowy. Kilka nagrobków wokół cerkwi. I piękna wieża. Oczywiście wszystkie gwoździe są drewniane. Tu jest miejsce po dzwonie, po dzwonach. Widać dwa miejsca. I prześliczne, rzeźbione w drewnie elementy dzwonnicy.
lecimy w dół. Po bardzo stromych schodach. Na szyję. Chyba najlepiej tyłem byłoby schodzić. Śliczne otoczenie. Jesteśmy przy samej granicy. Do granicy z Ukrainą kilkaset metrów. Cerkiew ma soboty dookoła. Zupełnie dookoła.
Jak w kościołach. On w dodatku, pan sobie zrobi zdjęcie tego Bożego Grobu z tamtej strony od ikon. Warto, bo jest opisane o dziwo w języku polskim. Co jest na prawie niemożliwości. Jeszcze do sprawy. Szanowni Państwo, jeżeli
pewnie dawna Popówka. Miejsce, gdzie mieszkał ksiądz grekokatolicki. Odnowione prześlicznie. Majstersztyk. Look.